Cześć, witam was, z tej strony Helium, a to jest kolejny odcinek z serii Hearts of Iron 4 Polska. Tak więc dzisiaj może w końcu uda mi się ogarnąć te myśliwce. Nieco tutaj jeszcze ogarniałem poza odcinkiem, o co tu chodzi, i doszedłem do wniosku, że mam tutaj za dużo samolotów, bo jest tutaj aż 1200 samolotów, przez co myślę, że co jest, tak mi się wydaje, źródłem moich problemów. Co jest przyczyną tego, że nie mogę tutaj zrzucić spadochroniarzy. No dobra, przejdźmy sobie może do badań. Zobaczmy, co my tu mamy. Mogę prowadzić nowe badania, więc coś by się przydało zbadać. Mam już końcówkę 43 roku. Zobaczmy, jakie technologie tutaj są dla nas przeznaczone na ten czas. Może deszyfrowanie. Zaraz jeszcze chwilę. Chyba, że... A mamy kompanie sygnalizacyjne. Mamy... szpitale polowe. Ciekawe, ciekawe. Ciekawe, ciekawe, tak. Co tu jeszcze mamy? O, 43 rok i mamy uproszczenie produkcji, adaptacja linii. Utrzymanie wydajności produkcji plus 50. Wzrost wydajności produkcji plus 25. Utrzymanie czy adaptacja? Znaczy utrzymanie, tak. Adaptacja czy uproszczenie? To jest trudny wybór. Wzrost wydajności produkcji jest większy. Linia montażowa to tylko maszyna, ale obsługują ją ludzie, którzy mogą się zaadaptować do zmiennych warunków. Powinniśmy to wykorzystać w procesie produkcji. A tutaj co? Standaryzacja i przejrzyste procedury produkcji. A co ja robię? Produkcji gwarantują wydajność oraz bezpieczeństwo. Powinniśmy uwzględnić te czynniki. Dobra, niech będzie to. Zaraz będziemy mieli silniki radkigietowe. Tymczasem ja wyłączam pauzę. Niech te samoloty sobie odlecą stąd. Sachalina Północnego je wysłałem. Czyli na tą wyspę. Dobra. I już to mamy. Samoloty transportowe 3 jest, dobra, działa. Wyspy japońskie, dobra. Samoloty... Jest, transportowce 60, to miałem na myśli. Do odważnych świat należy, hura. Dobra, zrzucamy. O kurcze, nieciekawie. Ktoś mi tam napisał w komentarzach, żeby zmienić szablony dywizji piechoty z tych armii, które mam tutaj, na spadochroniarzy, i uważam, że to nie jest taki głupi pomysł. Zobaczmy, no powiedzmy 5 dywizji. Paratroopers. Niewymagane dodatkowe wyposażenie. Okej, okay. Już mamy. Już od razu. Faktycznie, dzięki za radę. Dzięki wielkie za radę. A wygląda na to, że nasza inwazja się nie powiedzie, niestety. Nasz desant powietrzny. No, wysłałem tutaj 3 spadochroniarzy, ale tutaj... Raz, że nie wiem dlaczego ci spadochroniarze są całkowicie zdezorganizowani, chyba że już po prostu ich pokonano. No a dwa, że tutaj są wojska niestety japońskie. Dobra, przegraliśmy tę inwazję, może spróbujemy tak po kolei tym razem. Trochę niefajnie, no straciłem 3 dywizje spadochroniarzy. Dobra, skoro to tak fajnie się zmienia... Zaraz. To może tutaj też zmienię na spadochroniarzy. Dobra. 8 dywizji spadochroniarzy. Rekrutacja i wystawienie. Tutaj mi się jeszcze kolejni spadochroniarze chyba robią. Tak, będę miał ich sporo. No niestety, Japonia ma tutaj trochę wojsk. W trójce jeszcze mogliśmy sobie wysłać samoloty nad Japonię, żeby sprawdzić, gdzie są wrogie dywizje, ale tutaj niestety... W czwórce takiej opcji nie ma. Armia pierwsza. Już widzę, że powoli dociera na miejsce tam, gdzie miała rozkazane, by dotrzeć. To może im utworzę jeszcze front taki i rozkaz dam im następujący. Dobra, atakujcie dalej. Za mało zasobów, potrzeba więcej gumy. Okej, co my tu mamy? Brak szablonu.
sprzęt wojsk zmechanizowanych. Ale dobra, niech się produkuje. Czyli tak się chyba nie produkuje, bo mam zepsute. A nie, dobra, już coś tam się produkuje. Okej. Okay. A tutaj mamy te nasze reaktory jądrowe. No, za jakieś 3 miesiące będą gotowe. Tak? 3 miesiące, czy trochę więcej? Tak, 3 miesiące. I mamy ulepszone silniki rakietowe. Możemy robić lepsze pociski rakietowe. Dobra, tutaj mamy coś jeszcze. O, bomby jądrowe. Dobra, badamy bomby jądrowe. Niecałe 2 lata. Fajnie, to będziemy już w 45. Tak jak to historycznie miały Stany Zjednoczone. Rakieta. Mogę coś z tym zrobić? Nie wiem. A gdybym tak utworzył ośrodek rakietowy gdzieś tutaj na granicy z aliantami? W ogóle zastanawiam się, czy w ogóle atakować aliantów. I byłbym bardzo wdzięczny, jeżeli byście mi doradzili w komentarzach. Czy po prostu już zakończyć serię, tworząc nowy porządek w Europie i ogólnie także w Azji, czyli utworzyć tu Federację Rosyjską i tak dalej, przejąć spore części ziem tu od Rosji, czy może nie, to mi doradźcie. I może by właśnie grać albo historycznie, albo no sami wiecie. A tutaj są samoloty transportowe. Okej. Okay. Ta Mongolia się rozrosła. Dobra, co teraz zrobimy? Może by tutaj jakiś desancik zrobić? Najpierw poczekam, aż te dywizje się... A może zrobimy sobie szkolenie jeszcze. Poczekam chwilę, aż te dywizje się zreorganizują. Mogę je troszeczkę przeszkolić, bo widzę, że one już mają wysokie poziomy. A jak je przeszkolę, to będą zawodowcami. I będziemy mieli premię bojową w wysokości plus 25%. Możemy chwilę poczekać. Obrona wybrzeża, okej. Okay. Co dalej? Bałtycka marynarka wojenna, niech będzie. Ja mogę jeszcze utworzyć Międzymorze? A mogę jeszcze. No to utworzymy sobie Międzymorze niedługo. Pozapraszamy może kogoś do frakcji. Znaczy chyba nie będę mógł utworzyć, bo jest na waliantach. Tak? Zaraz zobaczymy. Polska nie jest członkiem frakcji. No właśnie, musiałbym wyjść z frakcji. Ale to za chwilę. To jak się zakończy wojna z Japonią, to będziemy mogli wyjść z aliantów. Dobra, już te... O rany, to będzie chwilę trwało jednak. No ale już co niektóre dywizje mają już stopień... Elegancki stopień tych zawodowców. Dobra, tutaj mamy jakieś 4 dywizje piechoty. Gdzie one są? Pewnie gdzieś tam, tutaj, na froncie, tak. Zawodowcy to są. Dobra, zmieńmy ich na spadochroniarzy. Okej, okay, i chodźcie tutaj, gdzie jest reszta tej armii. Bo wiecie, szkolenie wojsk nie służy tylko przyrostowi doświadczenia armii. No i co dalej? Jak wam tu idzie? Powolutku, ale jakoś idzie. No tutaj tylko pomagamy aliantom w tej wojnie. Tutaj się nic nie dzieje za bardzo. Tu mi brakuje... W sumie ja tak sobie myślę, że brakuje mi lotniska. Dlaczego ja tego lotniska tutaj nie zbuduję? A infrastruktura to baza lotnicza. To to. No, Korea Południowa. Może tak... Trzeci poziom? Czwarty w Korei Południowej. To jest dosyć tanie, 1250 tylko wymaga. Ojoj, ojoj, ojoj.
A mamy jeszcze jeden slocik wolny, nawet dwa slociki wolne do budowania. Dobra, 10 listopada w tym roku, no to, o, dwa tygodnie. No to super, czego nie pomyślałem o tym wcześniej. Okej. Baza lotnicza. Tutaj jakiś opór widzę też jest, ale ten malutki. Nie, dobra, tu w sumie już nie ma żadnego oporu. W Korei tylko coś jest. Mamy systemy noktowizyjne już zbadane. Ulepszone wyposażenie piechoty, badamy. Z lekkim wyprzedzeniem, ale to nam usprawni naszą armię. Okej, mamy już tych zawodowców. O, widzę, że już mi przejęli Japończycy. Przejęli mi już Sachalin, ale to nic. Tutaj mam troszeczkę za dużo samolotów, to na południe. Cóż dziwne, że te bazy lotnicze się stawia w regionie, a nie w konkretnych prowincjach. Dobra, przyspieszę nieco grę. Po co tak czekać długo? No i tak to niewiele daje, bo gra się tak zacina, że to jest tragedia. Nieco zwiększyłem limit FPS-ów, ale to wiadomo, że niewiele da. A raczej nic nie da, no bo jak zwiększę limit FPS-ów, no to... Okej, tutaj już mamy zawodowców. I tak się zastanawiam teraz, jak robić z tą inwazją. By się przydało. No tej wysepki na pewno nie zaatakujemy. O, jest już. Jest już nasze lotnisko. Dobra. To może zostawię tutaj 5 dywizji. A resztę wyślę tu na południe, to, gdzie to, tutaj gdzie to lotnisko. Tu gdzie ta baza lotnicza. Dobra. One jeszcze w tym czasie ćwiczą, nabierają doświadczenia? Nie, chyba nie. Skoro jadą, to nie. Dobra, jesteśmy prawie na miejscu. Już tylko przez te góry przejechać i dobra. I jesteśmy już prawie. Śnieg tutaj pada, jest zima, tak w ogóle. Dawać mi samoloty transportowe. Jak tam misja nad wyspami japońskimi, dajemy radę. Aktywne myśliwce wroga 600. Aktywne myśliwce nasze 700. Możemy wysłać jeszcze trochę. Mamy tutaj tyle tych wszystkich bombowców strategicznych, nie wiadomo jeszcze jakich, że... 84 dywizje Korpusu Ekspedycyjnego od Francji. Nie chcę. Dobra, te dwa myśliwce, które... Aha, trochę za dużo tych. Mam troszeczkę za dużo samolotów tutaj. Zaraz powinno ich być troszeczkę mniej. Kurczę, w ogóle za małe są te bazy lotnicze tutaj. Co ja zrobię? Myśliwiec, da radę ich wysłać jeszcze? Dobra. Dał radę. Dominacja. Dominujcie tu w powietrzu. Wszyscy dominujcie. Jeden. Jedno skrzydło tylko niech przechwytuje, reszta niech dominuje. Okej. Kończymy szkolić armię już, wystarczy. Mam już parę zawodowców. I może tutaj gdzieś Nagasaki, Kokura i tak dalej, te prowincje. W tych prowincjach sobie zrzucimy naszych spadochroniarzy. Dobra, otwórzmy sobie teraz plan. Rozkaz zrzutu. Stąd. I powiedzmy gdzie w końcu? Kokura? Pod Kokurą.
No tutaj powiedzmy. Ale tylko nie 17 dywizji, tylko trochę mniej. O, zaraz tutaj coś zostało? Nie, dobra, to jest z tym wszystkie dywizje już zabrałem. Tylko teraz tak. Zaraz. Nie, jeszcze raz. Za dużo wybrałem dywizji. Teraz wybiorę sobie może jeszcze te, które nie są zawodowe. Tych nie zawodowców jeszcze wybiorę. 4, 5, powiedzmy 6. 6 dywizji. No i teraz dopiero. Desant ochroniarzy stąd tutaj. Ok. Przygotujcie się. Średnie zorganizowanie już 85%. Ciągle rośnie. Budowy. Niedługo ukończymy drugi poziom bazy lotniczej. Już możemy 400 samolotów tutaj pomieścić. A to może wyślę jedno skrzydło myśliwców. Myśliwie czekają na rozkazy, no to dawajcie tu. Okej, okay, mamy już sporo tutaj samolotów, ale mamy już także... A, Morze Południowochińskie, więc... To jest już w innej przestrzeni powietrznej w takim razie. Dobra, spróbujmy sobie dominację powietrzną tutaj prowadzić. Okej, okay, no... Chyba się udaje. Tylko te samoloty takie trochę przestarzały. Te modele tych samolotów. Dobra. Średnie zorganizowanie mieliśmy 100%, tak? Już teraz. Tak. No dobra, ryzykujmy. Jest. W Nagasaki niestety są wrogie dywizje. My sobie zostawimy tutaj jedną, ale zacznijmy przejmować może resztę prowincji. O, tak o zróbmy. Wejdźmy do Kokury. Musimy przede wszystkim zablokować Japończykom możliwość przysłania tutaj wsparcia. I drugi zrzut. Kolejne 6 dywizji. Spadochroniarzy. Może gdzieś pod Hiroshimę tym razem. O, tutaj. Aha, dobra, bo tu już atakujecie, to nie chcę. A czego wy tu chodzicie? Aha, bo tu mi się front utworzył, ja nie chcę tutaj żadnego frontu. Muszę wam je ręcznie sterować, bo zaraz coś odwalicie i... Nie chcemy tego. O, przejdziemy przez tę rzekę? Przez rzekę. Przez tą cieśninę. Jakbyśmy przeszli, o, jakby było fajnie. Dobra, możemy już kontynuować zajmowanie tej wyspy. Mam nadzieję, że to zajmuje dla siebie, tak. Dla siebie zajmuje, nie dla aliantów. Już zostaliśmy zaatakowani. To może wyślę teraz tam posiłki i spróbuję, tak jak mi ktoś tam doradził, żeby zamienić szablon dywizji. Tylko za chwilę, jak będę miał coś wolnego. Ile to będzie trwało, zmiana szablonu? Oj, będzie trochę sporo trwało, bo to muszę... Muszę przetransportować tutaj jeszcze sprzęt odpowiedni. No ale to jest do zrobienia w każdym razie. Zrzucamy tych spadochroniarzy? Dobra, zrzućmy. Może akurat nam się poszczęści. Uwaga. Jest, dobra, zrzuciliśmy. O, i tutaj trochę jest tych wojsk. 4 dywizje piechoty, jedna zmotoryzowana, jedna ciężkich czołgów. No więc nie fajnie. Dobra, uciekamy z tym.
Tu jeszcze niemieckie dywizje są. Skąd one się tu wzięły? Jesteśmy atakowani tu. Szkoda, że nie da się wysyłać zaopatrzenia z powietrza. Kurczę, muszę przejąć jakikolwiek port i będzie dobrze. Bo wysyłanie jednostek drogą morską to jest taki trochę średni pomysł. Znaczy na inwazję to jest trochę średni pomysł. Dobra, armia pierwsza. Skoro tutaj sobie alianci tak dobrze radzą, to nic tu po nas. Dawajcie tu, do Szanghaju. Już zostaliśmy zaatakowani. I atakujemy kogoś niepotrzebnie. Komputer jeszcze sterował tymi wojskami. Dobra, wy zostańcie tu. Przejmijmy jeszcze to Kyushu jakieś. Bo zaraz trzeba będzie im pomóc. Bałtycka marynarka wojenna, okej. Polska przede wszystkim teraz sobie zróbmy. Chociaż nie. Nie, bo jeszcze chwilę mamy na tą Polskę przede wszystkim, na to tworzenie frakcji. To jeszcze doktryna okrętów podwodnych. Okej, mamy tutaj dominację powietrzną. To pod tą Hiroshimą nas atakują czołgi. Braki w zaopatrzeniu już. Ajajaj. Zamienimy jeszcze te górskie na dywizję spadochroniarzy. Okej, dobra, mamy. To utwórzmy sobie jeszcze jeden desant. Może gdzieś tu? No ale jak to brak dywizji? Przecież... O, dobra. Spróbujmy już dokonać zrzutu. Dobra, naprzód, wszyscy uciekajcie stamtąd. Dobra, doszło do zrzutu. Japończycy gdzieś się przesuwają. Zaraz będziemy mieli wolny port, jak wszystko pójdzie dobrze. Jak się uda. Dobra, te jednostki do Nagasaki jeszcze próbują się obronić. Kurde, i nie będziemy mieli portu. Ale możemy iść do Osaki. Może się uda akurat. Front trzeba usunąć. Naprzód, 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 naprzód. O, zaatakowaliśmy kogoś. Widzę, że tutaj Japończycy przesyłają już swoje dywizje z Chin. Kurczę, atakują nas. Szybko do przodu. Kurczę, no zajęliśmy już trochę tej Japonii. Ale żebyśmy zaraz ci stracili wszystkich spadochroniarzy. Bo co my wtedy zrobimy? Bez naszych dzielnych spadochroniarzy. Dobra, a jak tam ta armia? Tutaj jest już trochę dywizji. Mogę spróbować wysłać kilka belgijskich. 5 belgijskich spróbujmy wysłać. Aha, dobra, nie może. Nie mogę zrobić inwazji morskiej. Na pewno? Zaraz. Szanghaj. Punkt wyjściowy. A nie mogę, dobra. O tu. Brak dywizji. Aha, czyli muszę. Muszę jednak mieć dywizję Marines do tego. Dobra, to jeszcze raz. Chyba, że mogę zrobić inwazję morską na przejęte przeze mnie tereny. Mogę czy nie? Nie mogę. Nie mogę niestety. A nie mam Marines. Piechoty morskiej w sensie. Dobra, jesteśmy już pod tą Osaką.
Tutaj się jeszcze rozpaczliwie próbujemy bronić. No ale wygląda na to, że tutaj sobie radzimy, bo tutaj znaleźliśmy jakieś fabryki wojskowe i one nam produkują wyposażenie. Tutaj też niby coś jest, ale za mało. No, już się jakieś czołgi ciężkie pojawiły. Japońskie. Dobra, przydałoby się przejąć resztę prowincji na tej wyspie. Wyślę najsłabszą dywizję spadochroniarzy i tutaj im rozkażę przejść do Kagoshimy. Dobra, może najpierw tak, dobra. Jeszcze zobaczymy w tym odcinku, co stało Osaką i kończymy. 87, no nie dajemy rady ich pokonać. Zaraz otoczymy, o, zrobimy kocioł Japończykom. Aż się bronią do ciągu. Szybko, 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 szybko. Słabe zaopatrzenie i przez to tak wolno chodzą. No, już jesteśmy atakowani z Osaki. Dobra, co to będzie w następnym odcinku? Czy uda mi się przejąć Japonię? O, Amerykanie atakują. O tym dowiecie się w następnym odcinku. Do zobaczenia.